Cześć, witajcie w kolejnym odcinku ze Sejsów Wanik Mars. Z tej strony odkrywca Alik. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku rozpoczęliśmy tę dalszą rozbudowę oczywiście naszych kopuł tutaj w tym sektorze, jak widzicie. Już tutaj mamy pustą kopułę, która tutaj postawiła oczywiście iglicę, którą planowałem się postawić tutaj sanatorium. Ale oczywiście tutaj postawiłem kolejny węzeł sieci w tym sektorze. Dlaczego? A żeby robić też te zadania fabularne. No i oczywiście nasze badania skończyły się nad społeczność mieszkańców, aby poprawić wygodę, czyli jakość warunków mieszkalnych w tych sektorach, aby ludzie jeszcze lepiej mieli tutaj. No i co? Oczywiście udało się też nam ogarnąć, jeśli mowa o przyrost naturalny, bo już jest raczej taki dodatni. Oczywiście jeszcze będzie spada, bo jeszcze jest dużo takich ludzi w starszym wieku, więc na pewno jeszcze odejdą. No ale już jest ogólnie, jakby to powiedzieć, o wiele lepiej. No i przy okazji kopalnia Mocho już tutaj funkcjonuje. Jak widzicie, już tutaj metal się zbiera. Jak nie metal, to jeszcze oczywiście rzadkie metale. No i też po poprzednim odcinku jeden z widzów mi powiedział, że nie trzeba połączać rury i przy okazji kable. Wystarczy zwykłe to takie przejście. To się okaże, to zrobię to tak, czyli ja to usunę w tym miejscu i zobaczymy, czy faktycznie będę miał prąd, czy nie. No w sumie zróbmy to teraz. Bo jeśli faktycznie tak jak jest, tak jak mówił, no to jakby to powiedzieć, nie będzie takie jakby później potrzeby, aby tutaj połączać, ani nic. Ani nawet rur nie będzie potrzeba budować, szczerze mówiąc. Ale to zrobimy takie testy tutaj ogólne, czyli jeszcze tą usunę i zobaczymy na przykład właśnie tego. Tutaj sobie już tutaj buduję. No i też zanim włączymy ten czas, to pamiętajcie, aby tutaj zostawić łapkę w górę, komentarz, suba i dzwoneczek, abyście byli na bieżąco. A ja już włączę czas, a raczej tempo gry. I zobaczmy, czy faktycznie tak będzie. A faktycznie. O. No to skoro to tak, no to ja mogę pousuwać wszystko. Takie mniej ważne rzeczy w sumie. Czyli mogę na przykład trochę tutaj usunąć, trochę tu. To nie mogę usunąć, to też nie mogę. Ale mogę na przykład usunąć to. A jaki to w sumie? Oj. Nie tak chciałem. Gdzie tutaj była rurka? Dobrze, czyli to jest ogarnięte. To teraz mogę usunąć to. Dobrze. Tutaj. No chyba tutaj może... Albo nie musi. Wystarczy, że to tak usuniemy. O, tak to będzie lepiej. To mogę usunąć. To w sumie też. Tak jak i to. Tylko to musi zostać, bo to musi być podłączone oczywiście. Słucham? A, to dobra. Kupa to musi oczywiście zostać, bo jak widz powiedział, to musi być główna kupoła, która jeszcze ma połączenie właśnie z tym tutaj przemysłem. I tak to zostanie. Oczywiście nie mamy miejsca na odpady, więc muszę znowu kolejno postawić wysypisko. Oczywiście w końcu powstanie budynek, który będzie to przetwarzał, więc o tyle dobrze. Nawet jeszcze taki długi postawię. Nie wiem, tutaj go zmieszczę, to takie wysypisko w tym miejscu. O, tak to będzie lepiej. Jeszcze tutaj pousuwam te kable. O, proszę bardzo. I by się przydało usunąć jeszcze to. Ok, tutaj już nie będę klikał, bo jeszcze usunę mi przy przypadek tą rurę. Właśnie nie da tak oddzielnie to usuwać. Ale mogę jeszcze tu usunąć. I jeszcze tutaj.
Także bardzo fajna sprawa i jeszcze raz dziękuję za radę. No, także chyba wszystko dobrze to wygląda. No i jest dobrze, ogólnie. I w sumie to nawet o wiele lepiej wygląda, szczerze mówiąc. Dobra, także to już zostało ogarnięte. Tutaj oczywiście mogę zbudować jeszcze jakąś rampę, tylko rampa by mnie kosztowała troszkę. Fundusze zostały wyeksportowane, to fajnie. Najbardziej mnie to interesuje. To było tutaj, czyli rampa. To niech tamten zacznie pracować. Nawet trochę zbierzesz odpady skalne. I zaczniesz tam sobie pracować. A ty co robisz? Ty nic nie robisz. Ty sobie tutaj czekasz. A co robi inna rakieta? Inna rakieta to chyba jest na ziemi. Bodajże, właśnie tak. Skoro nigdzie... O, a 7 ludzi nas spadło, ale to dlatego, że... Nie ze względu, że mam kiepskie warunki życiowe, tylko dlatego, że po prostu ludzie w podeszłym wieku odchodzą. O, kolejna anomalia. Kurde, fajnie byłoby tam w końcu odwiedzić to. Ale dopiero tam ci zaczęli pracować, ty już tam możesz pracować przy tym. To troszkę poczekamy. Ale tak, to ty pójdziesz sobie zrobić jeden sektor, to znaczy nie sektor, a troszkę poprawić sytuację, jeśli mowa o atmosferę i o temperaturę. Także trzeba jeszcze załadować trochę paliwa. A druga rakieta, która tam siedzi pewnie. A, mamy i tak duże ludności, to znaczy nie ludności, ale dużo mamy miejsc pracy, więc i tak potrzebuję. Ale mogę postawić na pewno sanktuarium, które tutaj powstanie w tym miejscu. Jeszcze ja bym postawił właśnie kolejne takie mieszkania. Okej, fajnie. Czyli jakby to powiedzieć, dobrze to wygląda. Prądu mamy, mamy nawet w sumie taką nadwyżkę. Oczywiście to nie jest taka duża nadwyżka, jaką by chciał, ale jest jednak. Ale jednak jest. Co ty robisz, panie transporter? Ty masz załadowany cement, to fajnie. To mi tutaj dostarczysz cement. W to miejsce oczywiście. Bo ze wszystkich sektorów to tylko jedna kopalnia cementu pracuje. Tutaj mamy jeszcze jedno złoże. A kolejne złoża to są tutaj, czyli tam u góry, ale to są już takie małe. No to jest większe. Czyli tak to się prezentuje, jak tam praca... O, no to tutaj jeszcze sporo pracy będzie przy tym. No dobra, niech tam pracuje spokojnie. Ale tak, ja chyba mogę zastosować kolejny budynek, czyli kolejną... ten respirator tych nasion, tak? Który by powstał na przykład tutaj, tak blisko. Czyli budynek jako teleformacji. Może nawet i tutaj by powstał.
Ja sobie tak lekko podłączę. No i tutaj zacznij sobie pracować. A czy właśnie, czy ja mam w ogóle tutaj dużo pasażerów, czy... O, mam. No to zrobimy oczywiście... rekrutację. No bo może być ten. Tutaj mamy lekarza. No, także będziemy mieli dość sporo pasażerów, bo to będzie aż 42 kolonistów naszych. 42. Także będzie lepiej, jeśli troszeczkę poprawimy populację, to trochę tam coś zapełnimy wakaty. O tyle dobrze. Mam nadzieję, że się uda uzupełnić, bo trochę mamy tych samotników, których raczej wolę unikać. To jeszcze tutaj u góry weźmiemy, to weźmiemy to sobie tak alkoholików. No cóż. Jeszcze gdzieś tutaj był alkoholik, no właśnie mamy. No to wystrzel. Także będzie sporo kolonistów. Także ładnie się to prezentuje. No tutaj powoli budowa jeszcze trwa. Oczywiście mogę... chciałbym wyładować. Okej, dziękuję. Tutaj pójdzie znowu po kolejne ilości cementu. Tutaj oczywiście będzie technologia, czyli utylizacja odpadów skalnych. Ale to jeszcze najpierw musimy to sobie zbadać, bo to się trochę przyda. Zwiększy nam trochę wygodę, na przykład tutaj. Bo tutaj mamy jedną farmę. I nie, gdzie jeszcze poprawi wygodę. No niby tutaj planowałem postawić jedną farmę, ale czy jest taka potrzeba? No chyba raczej jeszcze nie ma takiej potrzeby, aby stawiać. Tutaj prawie w ogóle nikt nie mieszka. Jak widzę. Ciekawe. Ale tutaj już tak. Troszkę tam ludzi pracuje. Oczywiście mamy bardzo mało dronów. Fajnie byłoby trochę kupić. Nawet tak. A w ogóle to ciekawe, bo każdy dron tylko kosztuje o 1000, tak? Znaczy nie... 1000, 1 tonę waży taki jeden dron.
Dlaczego nie mogę wziąć ich maksymalnie, skoro jeszcze mam 2000 miejsca? Nie wiem. Chociaż troszkę to dziwne jest dla mnie. Ale dobra, wyszedł. To troszkę Ardonów będzie więcej. Chyba te 5 dronów tutaj pójdzie pracować, czyli do tego sektora. Zawsze to trochę będzie lepiej. Tutaj troszeczkę za dużo jest tych dronów jednak. A niektóre nie chcą pracować. Okej, to też się przyda na pewno. Też takie 5 tutaj damy. Czyli tutaj. No i chyba troszkę będzie lepiej, no przydałoby się jeszcze tutaj poprawić sytuację logistyczną. Ale tak, aby ogólnie poprawić naszą logistykę, transport szeroko pojęty, to potrzebujemy tą technologię, czyli tych... No, te napęd... Aerodynamika marsjańska? Nie, czekaj, to nie jest to. Napęd odrzutowy, bezstronowy. To nam się przyda bardzo. To będziemy mieli te wahadłowce, które, jak mówiłem, są o wiele lepsze od dronów. Oczywiście wymagają paliwa, aby funkcjonować, a one działają tak, że z jednego końca mapy na drugi koniec mapy mogą dolatywać i dostarczać towar. Takie jakby lepsze drony. Tak bym to ujął. Okej, tutaj 6%. Dobrze, no to pracuj tam powoli. Ty tam importujesz. Czy ktoś ci tutaj coś dostarczył? Nie. Okej, to ty tutaj lądujesz. No i oczywiście będzie dość duża dawka żywności, rzecz jasna. No to nic nowego w sumie. Przeskanowano głębinowo, tu też. O, tam mogą u góry zrobić. Sektor scanned. Nic nie ma i tu też nic nie ma. Anomaly found. Odkryto anomalię, ale anomalia została odkryta tutaj. No cóż. A żebym mógł normalnie skanować już, to bym potrzebował technologię... Gdzieś na pewno coś tutaj potrzebowałem. O, mamy to. Tylko też musimy poczekać. Okej, to usuwamy. I mamy kolonistów. I w sumie tu też mogę włączyć. Stan przywlekły? To jeszcze nigdy nie spotkałem w sumie. To też. New colonists have arrived. No tak to w sumie będzie lepiej funkcjonować. To będziemy już leczyć naszych kolonistów. I trzech jest... A, bo dobra, jeszcze oni tutaj dochodzą. Kopała jest bez podtrzymywania życia, no to już to ogarniamy. Czyli wystarczy tylko przejście. Proszę bardzo, i jeszcze tutaj. No i fajnie. Tylko teraz wystarczy, aby dostarczyć ten cały ładunek. No to bym zbudował przejście jedno,
O tak, i tutaj by powstało drugie. Nie mamy cementu, więc muszę go dostarczyć. Tam jest przepełniony. Więc troszkę niedobrze. Ok, już dobra, pracuje. Albo jeszcze nie pracuje. A, bo mamy dość dużo metali. Dobra. Czyli dlatego. Więc skoro to tak, to ja bym postawił sobie skład na metale. A, w tym miejscu nawet. Obciążenie donów jest zbyt duże. A, do tego. No okej. Funding received. Dostarczyłeś? To jeszcze tutaj wyładujesz. I jeszcze tutaj wyładujesz. To choć po jeszcze więcej tego cementu. Który jest tutaj? Bardzo dużo dzieci się tutaj edukuje. A tutaj szkoły też blokowały? Nie. No to zróbmy to. No i fajnie. Czy ja coś tutaj potrzebuję, aby poprawić? Tutaj... To nie jest zapełnione, to jest zapełnione, ten sklepik artystyczny. To w sumie bym postawił jeden sklepik artystyczny, czyli tutaj. I może jeszcze sklepik z elektroniką też. Czyli też tutaj. O! To jeszcze byśmy tutaj postawili kolejny domek szkolny, czyli tutaj. A ja się tutaj powoli uzupełnia. Ty masz tam cement, więc mi go dostać. Przemysł, przemysł. Czy ja mogę postawić fabrykę części? Nie mogę. Więc bym musiał kupić. To na pewno. Dobra, przyspieszam czas trochę. Żeby coś tam jeszcze się zrobiło. Oj, bardzo by się przydało trochę dronów. Ten powoli buduje.
Ktoś jest bezrobotny, ale kto? Ty jesteś bezrobotny, a dlaczego? Albo tutaj są przepełnione miejsca pracy. O dziwo. Aha, czyli tak to prezentuje się, no to nie wiem. O, zbudujmy w końcu ten węzeł sieci w tym miejscu. Jeden punkt badawczy. Myślę, że tak będzie najlepiej. Ok, import gazów, to fajnie. Czyli mamy 10% już atmosfery. Czyli troszkę zwiększamy produkcję przy okazji tlenu. Bo to będzie coraz bardziej lepiej pracowało. A co jest lepiej? Duży skład paliwa. A z tego co pamiętam, jeśli meteoryt tutaj walnie ten skład, no to będzie, jakby to powiedzieć, wielkie kabum. Także mam nadzieję, że nigdy do tego nie dojdzie. Troszkę to tak wybuchnie, jak taka duża ilość paliwa tam jest. Okej. Ty tutaj wracasz, to fajnie. To pójdzie w sumie na kolejny projekt specjalny, czyli zwiększymy troszkę tą wodę, ale chyba nie widzę, albo jest tutaj, tych przechwycenie tych lodowych asteroid. Wyczerpane zboże? O, meta się skończył. No to usuwamy. Skoro już to nie musi pracować. A tutaj wzmocnimy trochę budynek, aby więcej polimerów produkował. Czy coś tutaj potrzeba? A tak, tutaj się przyda. Troszkę więcej wody zawsze. I w sumie chyba to tyle. W sumie załadowaliśmy te nasiona, które są tutaj. A ty pójdziesz... Słucham? Ale Renegat nie żyje. Okej. No cóż. Nic na to nie poradzę. Ale może jednak tutaj postawię ten budynek strażniczy. Tylko to sobie usunę i postawiam jednak strażnicę tutaj. Tak my to poprawimy. Czyli stawiamy... Gdzie ta strażnica? Nie tutaj, a tutaj posterunek. Dobra, posterunek, nie strażnica, no ale wiecie, o co się schodzi. Skończymy ten odcinek, jak zbadamy tą technologię. Tak, aby coś się działo. Tamci to jeszcze zbierają materiały. No cóż. Ale tak, tutaj mamy już tą naszą rakietę, także fajnie jakbyś mieli tam... Po pierwsze, fabryka elektroniki na pewno. Po drugie, fabryka części maszynowych. Jeszcze dwa oddzielacze wilgoci. Oraz bardzo dużo dronów. A, 20 mogę przewozić. Czyli musi być jakiś tutaj limit, ile mogę na raz przewozić tych dronów. Trochę nasion. I troszkę sąd. O, tak to zrobimy. Czy ty już posiadasz nasiona? Tak. To weźmy tutaj dostać. Chyba możesz tutaj wjechać, albo i nie możesz. Bo nie ma tutaj przejazdu. No to zaraz zrobimy przejazd.
Czyli teraz już możesz tam wjechać. Nie trzeba być załadował, tylko wyładował. No i fajnie. Okej, to się buduje. Sector scanned. Funding received. A ty pójdziesz tutaj. O, możemy już sadzić trawę w sumie. I tak ja to zrobię. To bardzo fajnie, że nie tylko będzie mech i też już trawa pojawi się. No i fajnie. O, i mamy kolejny komunikat od SE. We can still remember when Ned Smith asked us to help develop project number 6 by giving it a human partner. Made it sound exciting. Nobody sugarcoats like a CEO. Nie mogę obiecać, ale znajdziemy na to czas. Czyli mamy dalszy postęp, ale co muszę zrobić? Na razie nie wiem. Pewnie potrzebuję kolejne węzeły sieci. No cóż. No to się postawi później, tak? Okej, mamy już te nasze sondy orbitalne. Znaczy... no skanery. Tutaj już one przeskanowały prawie wszystko. Ale tutaj jeszcze nie, więc tutaj spróbuję. I też nic. No cóż. Bywa. Dobra, mamy ładunek. Czy ty należysz chyba do tego, co nie? Tak, należysz tutaj i nadal jest tutaj obciążenie zbyt duże. A te trzy pójdą jeszcze tutaj pracować. No bo trochę lepsza optymalizacja. Zaraz to zbadamy. Dobrze. A tutaj mogę zbudować chyba blok mieszkalny. Czy zbudować to? Nie, i tak tutaj nie ma miejsca, więc... więc nie ma potrzeby. Więc po prostu zbudujemy inteligentny kompleks mieszkalny. I korzystając z tego wszystkiego, to fajnie. Research complete. Badania ukończone. No to tak jak mówiłem, a jeszcze tylko sprawdzę jak to działa. A, czyli plus 10 wygody. To sobie tutaj dodam i tutaj. Tutaj sobie też dodamy. Tutaj tak samo. Zagnijcie w przyszłość komunikat. Number 6 was growing smarter by the hour. Ned Smith's message wasn't much of a surprise, actually.
czyli nasze kochane SI dalej z nami porozmawiało? Czy jest coraz bardziej bystrzejszy? No w końcu wrzucę na inteligencję, więc ona się uczy z czasem. Dzięki temu zdobywamy losową technologię. A jaka to jest technologia? Funding received. Mam nadzieję, że to nie jest to co badałem. Ale nie widzę. Może to jest to? Coś na pewno zbadałem. Tylko co? Ja szczerze mówiąc nie wiem. No cóż, nie wiedzę tego, więc nie powiem wam. Ale dobra, czyli dalszy postęp zadań fabularnego już jest. Także mnie to cieszy w sumie. A ja mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. A jeśli tak, to pamiętajcie, aby tutaj zostawić łapkę w górę, komentarz, suba. No i dzwonek, żebyście byli na bieżąco. No i co, widzimy się w następnych odcinkach z tej serii, także trzymajcie się. Cześć.